What in God's name? I'm on the front line, don't worry, I'll be fine. The story's just beginning. I say goodbye to my weakness, so long to regret. Nie musisz się martwić. Czego oni mnie? Tak to bym skorzystał ze skrzyni. Na spokojnie. Tak, trzymamy trzymamy broń na celowniku. Jesteśmy ciszej. Dobra, jeszcze raz. Tutaj powinna być chyba skrzynia. Nie, nie ma skrzyni, kurwa. Znowu spierdoliłem. Mogłem to wszystko do skrzyni pochować. Ale ten klucz nam już nie jest niepotrzebny, także ja to mogę wywalić. Okej. Okay. Tą wajchę przynajmniej weźmiemy i to wszystko. Dobra, dawaj wajchę. Okej. Okay. Dobra, i teraz było jeszcze... ten cały tusz, nie wiem, to się teraz dobija, połącz. Dobra, nie mam zamiaru z nim walczyć, spróbuję go wytondorondować. I teraz tak, no kurczę, musimy przejść tutaj i na górę od tej strony, ale kurczę, no nie mamy czasu, żeby przesunąć, bo ten gnój nas goni. Piotrek, przepraszam za słownictwo, skrzyneczkę ma, miało skrzyni, czy miałem wsadzić, no właśnie, ale wiesz, ze stresu, nie? Bo słyszałem, że tamten idzie. No i po prostu zaczynałem spieprzać zamiast zrobić porządek, ale odpaliła się muzyka, on tutaj jest. Musi się dobijać do drzwi. A ten zombiak mnie nie interesuje za bardzo. Kurczę. O kur... O, już nie trafił. Jakim cudem. Dobra, spadaj, spadaj. Dobra, teraz tutaj. Kurwa, przechodź. Ja. O kurwa. Gdzie mam teraz iść? Jak nie jedno, to drugie. Ja pierdykam, jakiego mam pecha. Och, kurczę. Dobra, muszę iść na wprost. I przez te drzwi. Kurna. O cholera. O cholera. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Jak mnie dojechał. No nie, coś niesamowitego, przylazł drugi. Jezus, jaka masakra. Jaka masakra. Dobra, teraz na prawo. Nie, granat. Uciekamy, uciekamy. Uciekamy, dobra, uciekamy, szybko. Jezus, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra. Na górę. Na górę. Przeładuj strzelbę. Nie ma czasu na smęty. Nie ma czasu na smęty. Dawaj to i przesuwaj od razu. Użyj. O, Jezu, co tu się dzieje momentami? Ja mam więcej, słuchajcie, szczęścia niż rozumu.
Niebieska, właśnie widziałeś mimołeś to o to mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi, Piotr napisał. On zabije Likera. Darek, jakbym wiedział wczoraj na live'ie Marku, to bym ci podpowiadał na YouTubie. Dzięki Darku za pomoc. W ogóle też dzięki Piotrek i Darek, że tutaj mi też podpowiadacie. Tutaj, to już nieważne to, co było wczoraj. Praktycznie to, co było wczoraj, to jest. Ważne, że najważniejsze, co się dzieje tutaj. A tutaj się dzieje tak, że mamy totalnie fuks. Totalnie mamy takie fuksy, że masakra. Dobra, ogarnijmy to. Jak najszybciej to przesuwajmy. Kurwa, przetrzymuj to. Kurczę, żeby. No nie, po prostu. Puszczaj to! Nie, nie wierzę. O, tu przyjdzie zaraz. Nie zdążę. Fuck. Dobra, poszedł tam, nie widział mnie. Nie widział mnie. Nie widział mnie. O mnie kurwa nie widział. Na górę, na górę! Na górę, na górę, na górę, dobra. Na górę i na prawo. Szybko, kurwa, szybko, ja mam więcej. Jak Boga kocham. Mam więcej szczęścia niż rozumu. Kurczę, gdzie teraz? Gdzie teraz? O Jezus. Dobra, wieża zegarowa. Może do wieży zegarowej. Spadajmy. On mnie kurwa goni. On mnie kurwa goni. Dobra, do wieży zegarowej i tutaj możemy uciec. O Jezu, co tu się dzieje? Złe, ale cieszę. Ciesz, nic nie mówię. Źle, ale ciszą, nic nie mówię. No nie zrozumiałem za bardzo teraz jednego komentarza, Piotrek. Później Darek. Myślę, że na tym poziomie trudności to podpowiadanie nie jest złe. Ej, Piotrek, Winry, nie pomogę Markowi, znam tę grę doskonale. No właśnie, lepiej nie pomagajcie. Dobra, ja muszę teraz ogarnąć, gdzie tu najlepiej iść. No ja nie mam innego wyjścia, tutaj jest najlepiej. Tam się nie będziemy wracać, a tutaj nie znam tego terytorium. Chyba nie znam przynajmniej. Dobra. Ja! No i po mnie! Nie spodziewałem się, że tutaj jest zombiak. Nie wiedziałem nawet. Coś niesamowitego po prostu. Ja pierdzielę. Och, masakra, jedna wielka masakra. No nic, jeszcze mam czas do drugiej, także no ciśniemy. Muszę pamiętać teraz szybko o skrzyni. No już ten śmieć tu idzie, już tu idzie. Dobra, to mi jest niepotrzebne w ogóle, przechowaj. Amunicja do strzelby, czy ja wiem? Dobra, na razie niech będzie. Już też na razie mogę wywalić. Dobra, tego na razie nie będę wywalał. Weź wyjmij. Połącz. O, kurczę, ja zapomniałem jeszcze o tym pendrive'ie przecież. Teraz mi się przypomniało. Źle poszedłem, przecież ten pendrive mogę użyć. Ale wiecie, tyle się tutaj dzieje, że zapomniałem praktycznie. A byłem tak blisko tego miejsca. Ojeju. Coś niesamowitego. Dobra. Teraz tutaj. Może mnie nie widział. Fucking shit. Chyba spróbuję nie biegnąć. A, nie mam szans.
Oj, kurczę, już to się nawet na ten temat nie wypowiem po prostu. Ach. Nie ma słów. Kozak. No, dokładnie. Dokładnie, ja się z tym zgodzę w 100%. Kozak, dokładnie. Dobra, weź to. Weź, wyjmij. Przechowaj. Oj, nie przechowaj, dawaj to. Nie, już z emocji po prostu. Połącz. Nie, że co tu się dzieje w tej grze, to po prostu, ale ta gra jest mega, tak mi się podoba, powiem wam szczerze. No mogę, może dostaję wpierdol na tym poziomie trudności, to jest fakt. Nie zaprzeczę. Ale gra mi się poprzez to podoba. Ja się, słuchajcie, nie zniechęcam, tylko cały czas chce mi się to grać. Fakt, to jest skutek tego, że gra jest zajebista. Ale to też może mi ktoś narzucić, że jestem masochistą, ale tego ostatniego to ja nie mówiłem, nie słyszeliście tego. Chyba spadajmy stąd. Kurczę, tutaj, czy jak przechodzę, to muszę uważać. Teraz tak, bo ja miałem iść do tego komputera. Gdzie ten komputer był? On był gdzieś na górze. To zamiast cisnąć może tutaj, tam na górę, gdzie jest ta wajcha, to może byśmy ten komputer obczaili. On jest na drugim piętrze. Dokładnie. Na główny hall tutaj i do biblioteki. I to jest jakaś broń. Czemu nie omijasz lajków po cichu? No teraz to przez przypadek tak było, powiem szczerze. No ja myślałem, że ten. Ja szłem ze strzelbą, cały czas namierzyłem, myślałem, że go wymanewruję. On mnie musiał usłyszeć. Szanuję, nie poddajesz się i to git. A ja szanuję te twoje speedruny, powiem ci szczerze. A to szanuję mega, bo to jest najlepsze osiągnięcie. To już nie trzeba szanować, tylko tutaj składać gratulacje. No ale ja to właśnie się nie poddaję dlatego, że gra mi się podoba. Dlatego, że wiesz, ja nie gram w to, co nie lubię. Praktycznie jak gram w coś, to lubię. Po prostu samo to mnie napędza. Dobra. Nie ma co na pieprzenie. Dobra. Dobra, teraz tutaj ta wajcha. Okej, na spokojnie. Na spokojnie. Dobra, i teraz tu. A tutaj w ogóle jak wyjdziemy? Nie mam klucza. Kurczę, czemu ja tego klucza nie mam? To by było już dwa razy lepiej. A tak to muszę się bujać z pedałami. O, dobra, wyjdziemy tutaj. Teraz muszę się zastanowić, jak to ogarnąć. Może byśmy na schody cisnęli. Albo do zapisu. Ty, do zapisu. Lećmy do zapisu. Dobra. Na spokojnie. Dobra, tu jest gdzieś like, ale by jakoś wymanewrować. Dobra, już słyszę tamtego pedała. Jezu, ile tu jest okropności. To się. Ta jest gra, jest niesamowita. Oho, like. Dobra. Ale i tak muszę iść na prost. Ty mnie tu, przyjacielu, nie widzisz. Ty mnie tu nie widzisz. O kurwa. Następny. Nasrało tego gówna. Muszę dojść do schod. Nie, muszę dojść do zapisu. Muszę dojść do zapisu. Tylko spokojnie. Marek, jesteś spokojny, tyle gier przeszedłeś. Wystarczy tylko parę kroków do zapisu. Tylko parę. Nie śpieszymy się, jakbyś rodził. Okej, dobra, mamy save. Ja pierdolę, zapisuj tą grę. Ja już nie mam zamiaru tego powtarzać po 500 razy.
O Jezus, użyj. Dobra, weźmy sobie 12 ten. No już jest bliżej niż dalej. Okej, dobra. Jest bliżej niż dalej. Dobra, weźmy skorzystajmy z tego. Ze skrzyni. Cicho, cicho, ha. Kolega cię goni. Jest blisko, wiem. Niestety wiem, ale no kurczę, wiesz, z drugiej strony te lajki, te potwory, z drugiej strony ten gościu, no ja pierdykam, ja dawno nie czułem takiego. To nawet w Outlaście nie było takiego, kurczę, jak to się nazywa, zaszczucia. Przecież w Outlaście zawsze was gonił jeden przeciwnik. No czasami chmara tych innych pobocznych, ale oni cię właśnie zabijali na strzał. Ale z drugiej strony też trochę poziom trudności swoje robi. Dobra, przechowaj. Tu już poziom trudności swoje robi, dobra. Nie, połącz nie. Przechowaj. A to dobra, to sobie na razie zostawimy te dwie rzeczy. Dobra, ważne, słuchajcie panowie, że gra jest zapisana. Outlast dupa nie gram. Tu jest moc. No właśnie. Tu jest moc. Tu jest zajebista moc, panie Piotrze, kurczę. Dobra. Teraz tylko na schody trzeba pójść. I chyba na drugie piętro byśmy się udali właśnie do tego komputerka. Tu jest trzecie. Na drugie. Mi się wydaje, że tutaj damy radę wyjść schodami, ale głowy sobie urwać nie dam. Zaraz to sprawdzimy. Kolega jest blisko. Słyszę go. Nie wiem, z której strony jest. Dobra, pokaż mapę, ale gdzieś tutaj jest w okolicy. I ja pierdykam, jakie tu są emocje. Dobra, jesteśmy w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. Dobra. Przy okazji wziąłbym ten proch szczelniczy. Mapa. I tutaj gdzieś jest jakaś skrzynia chyba. To musimy przejść teraz na prawo. On tu jest. On tu kurwa jest. Dobra. Teraz tak. Idziemy tutaj. Ja tą skrzynię tutaj otworzyłem. Chyba jebać proch szczelniczy. Z drugiej strony. A jest, co ci tam? Dobra. I teraz na wprost i do biura Stars. Jeżeli mi się wydaje, słuchajcie panowie, że jeżeli jest obszar. Nie, nie, nie. Dobra. Wycofuję to, co powiedziałem. Outlast do Winryl. Do której live, Marku? Do drugiej. Do drugiej, bo już jestem zmęczony. Całą noc żeśmy grali. Praktycznie i tyle jest, tyle emocji, słuchajcie, dzisiaj w tym materiale. Po prostu już nawet ja wsiądę, przecież nie raz, że w ogóle nie jestem w ogóle wyspany. Na 14 dzisiaj miałem do roboty, w ogóle nic nie spałem, no to 3 godziny tylko po tej całej nocy. Teraz znowu zaczynam live'a, także dzisiaj druga i kończymy. Ja muszę Lulu praktycznie po drugiej, bo ja się wykończę, nie? Siądę, no, kurczę, na zawał. Przy tych emocjach, co się tutaj przy tej grze dzieje. Trzecia, dobra, po PS4 działa, skończyła się. Pobierać mi Resident Evil 2 na PS4. Na PC Piotrek, sorki. Aha, nie na PS4, tylko na PC. Miss. Piotrek 4, wysłałem ci zaproszenie, ok? Luzik ten, winry. Luzik Marku. No dobra. Dobra, my kontynuujemy dalej. O kurwa, ja znowu to dziadostwo. Dobra, może nie zdąży do mnie dobiec. Ale fuks. Ole fuks. Dobra. Dawaj ten pendrive. Koniecznie wysyłkę, dobra. Dawaj to. Obejrzyj. Dobra, spacja. Dobra, teraz użyj. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy. Magnum. Ale mi się wydaje, że to Magnum, jak nawet będę strzelał do tego gościa, to chyba mu nic nie zrobię. Co Piotrek? Dychnąć Darek, dychnąć trzeba. Darek, Piotrek Czery, na Twitchu wysłałem zaproszenie do ciebie. Piotrek, chyba jak będę strzelał z Magnum, to raczej temu gościowi nic nie zrobię, tak? Ja tylko tak teoretycznie pytam, bo chyba mi się wydaje, że raczej wiem, jaka będzie twoja odpowiedź.
na to pytanie moje, ale na razie poczekam na twoją odpowiedź, bo jeżeli teraz nacisnę pauzę, czyli spację, czyli dalej, to on tutaj już, on ten już, ten gościu już tutaj wlazł. Nie zabijesz tym tylko, nie zabijesz typa, tylko spowolnisz. Aha, dobra, to na tym, znając ten poziom trudności, to ja nawet go nie spowolnię. A nie, myślałem, że on weszedł, ale nie, gdzieś tam wywaliło drzwi, ale. Ale to chyba nie był on. List do członków Stars. Do najbliższych kumpli ze Stars. Jak sobie radzicie na tym starym, zapuszczonym komisariacie? Stary daje wam popalić? Co u mnie? Wróciłem właśnie z randki ze świetną laską. Na pewno się domyślacie, co robiliśmy pod jej gigantycznym parasolem. Ciekawe, co miał na myśli mówiąc parasol. Europa jest niesamowita. Miesiąc to stanowczo za krótko, by choćby zacząć zwiedzać. Może przedłużę wakacje o kolejne 6 miesięcy. Berry nawet nie myśli o przyjeżdżaniu tu do mnie. Berry to jest znana postać, znany bohater pierwszej odsłony cyklu Resident Evil. To jest taki gościu z brodą i chyba występował też w Resident Evil Revelation 2. Fajna postać. Nie chcecie, żeby wszystkie ślicznotki wypłakały się tu sobie oczy. Lepiej zostawcie mnie. Zostaw je mnie. Jill, jeśli Claire spróbuje się z tobą skontaktować, daj jej znać, że wszystko u mnie ok. Chris Redfield. To jest bardzo ważna notatka, bo Claire cały czas uważa, że Chris zaginął po tej akcji z wydarzeń z pierwszej odsłony tej rezydencji tego. Już nie pamiętam, jak się ten gościu nazywał. No, chodzi o fabułę pierwszej odsłony gry. Nie zabijesz tym tego, spowolnisz. Accept. Masz win. Ile była z Resident Evil 1? Jill była w Resident Evil 1. Tak, razem z Chrisem Redfieldem, tak? Ja dogarniam. A Resident Evil 2 wydarzenia z Resident Evil 1. Dokładnie. Łączy się to wszystko. On tu chyba wlezie, nie? Ja mam takie wrażenie. Dobra, tu jest Magnum. Tu jest jeszcze granat. Przydałoby się go wziąć. Gdzie on jest? On tu zaraz przyjdzie po mnie, znając życie. Już nie mam miejsca, ale dobra. Chyba, że spróbuję ten trik, co mi podpowiedział Piotr. Ale nie wiem, czy to jest sens czekać na niego. Z drugiej strony nie byłby taki zły pomysł, ale pralnie jeszcze tutaj nie byłem. No tutaj przydałoby się jeszcze zajrzeć. Bo że tutaj jest ten kurwa gnój. Spokojnie. Nie ma co biegać. Ja spróbuję jeszcze tutaj otworzyć. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Znaczy, że da radę tam ogarnąć. Przypamiętajmy, że nasz kolega nas goni. Kurczę, nie da rady. Nie da rady. Dobra. Czyli dwie rzeczy ogólnie możemy zrobić teraz. Przejść przez tamte drzwi. Iść na samą górę. Nie czekaj i robisz to, co mówiłem, jak masz dwóch frakes. Aha, dobra, wiem, o co ci chodzi. Że tamten wielki atakuje tych stworów. Winryl, Piotrek 4, nie mogę cię znaleźć na YouTubie, a suba bym dał. No właśnie, ja też bym chciał. Ty, właśnie. Jaki ty masz nick na YouTubie? Bo ja też działam przecież na YouTubie. Też bym dał suba. Właśnie, Piotr, tłumacz się. Tłumacz się ze swojego kanału. Dobra. Ja tu spierdalam, nie ma opcji nawet teraz. Dobra, teraz przemyślmy strategię. Tutaj i tutaj jest jeszcze jakiś wykrzyknik. Co tu jest? Lewarek. Dobra, bardzo ładnie. O,
On jest gdzieś tutaj. On jest gdzieś tutaj. Ale on łazi, ale on łazi. Mam cię w znajomych, Winryl, na YouTubie. Mam chomik, Winryl, tak? Chomik. Właśnie nie wiem, o co ci chodzi, Piotrek, z tym chomik. Powiem szczerze, czy to jest twoja nazwa na tym na YouTubie? Chyba nie. Nie, to był żart. Nie obrażaj się. Jest na górze. Dobra, musimy uciec przed nim. Nie ma innej opcji. Chyba wiem, jak go wymanewrować. Albo zapisać grę. Nie, nie będziemy zapisywać, bo nie ma sensu. Szkoda mi tych do zapisywania. Jak to teraz zrobić? Mapa. Spróbowałbym go wymanewrować i wyszedł na główny hall. Tutaj bym sobie z nim pobiegał. I żebym, kurczę, mógł przesunąć i wtedy na górę wyjść. Bo innej opcji to nie ma. Tak by było najlepiej. No jeszcze z drugiej strony tutaj można, ale nie mam kluczy. Oj tu cwaniaku. Jezu, jak to jest przejebane z tym gościem. To se... Dobra, lezie na mnie. Dobra, teraz żeby mnie nie jedno... Teraz te drzwi, dobra. O kurwa! Oj! Pomyliłem kierunki. Ajeju. A spróbujmy go wymanewrować. Co tu się dzieje? Pewnie ten tutaj policjant szaleje. Ale teraz tutaj. Ja pierdyka, no coś niesamowitego, no ta gra to jest. Dobra, uciekajmy. Dobra, spróbuję tym rewarkiem ogarnąć temat. Kurczę, no ale... Nie, no nie ma sensu. Spróbuję zapisać grę. Na wszelki wielki. No mam tych, kurwa, nie w tą stronę. Ja pierdolę, ja to zawsze się wjebę. Nie, nie, nie ma sensu zapisywać gry, dokładnie. Oj, kurwa. Zapominam zawsze, że może jak on wychodzi, to możemy wejść. Jest totalna panika już w pewnych momentach. O. Tak, ale zajumał ci. No, zawali mi to ostro, że za chuja nie mogłem znaleźć Piotrka 4. Ciebie, czyli Piotrek, ciebie nie można znaleźć na YouTubie. Wyślij ja cię sam tam coś tam i chuj chodzi, ok. Ja pierdolę, w tym momencie pampersa pełnego miałbym. No ja pampersów akurat nie noszę, ale daj spokój, no takie emocje tutaj się dzieją, no. Tutaj trochę też na tym poziomie trudności to trzeba mieć też tego szczęścia trochę, nie? Tego szczęścia tutaj zabrakło. Dobra, jeszcze mamy czas, jeszcze 15 minut, spróbujmy to jakoś ogarnąć. Ta panika, słuchaj, wiem, nieraz mi pisałeś o tym, o tej strategii. No ja czasami też tak robię, ale nie zawsze, podkreślam, nie zawsze mi to wychodzi. W safe zonie nie wejdzie, no właśnie, do safe zonu nie wejdzie. Dobra, musimy iść na schody. Ja pierdykam. Poszedł na górę. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ja wychodzę, gościu. O Jezus, ta gra jest naprawdę awesome. Dobra, nie słyszę go. Ja pierdzielę.
Spadam stąd. Dobra, on dobrze, że poszedł tam odwrotnym kierunku. Dobra, znowu to samo. Idziemy po Magnum. Coś niesamowitego. Dobra, ten proch strzelniczy to weź. Dobra, tutaj pamiętajmy, że jest ten kurczę stwór. Najlepiej to, jak mówi Piotrek, wyjdziemy. Najpierw się skradajmy, póki jesteśmy sami z tymi potworami, bo jest tutaj dwóch. I poczekajmy na ten moment, jak ten kurczę Robocop, czy ten Rottweiler tutaj cały przylezie. I wtedy będziemy uciekać. Ale i tak, no drzwi, musimy wejść tutaj do Brawlstars. Ale na spokojnie. Strzelba i powoli. Do przodu. Drzwi są, po której stronie jeszcze zobaczę. Po lewej. Tutaj. Dobra. Na wszelki wielki weź granat. Dobra, i teraz ten pendrive obejrzyj. Spacja. Dobra, dawaj, wtykaj go. Dobra. Ja na razie z tego Magnum nie będę korzystał. Kurczę, cały czas słychać te jego kroki. No coś niesamowitego, jaki to jest klimat. To jest. Dobra, dawaj to Magnum. No okej. Dobra, to jest notatka od Chrisa, dobra. Dobra, Piotek już się śmieje ze mnie. Nie słyszę go, ale. A on obok. No, to było zajebiste po prostu. No, to ja to mam czasami takie fejle. Winryl, Marku, ile dałeś za Residenta na PC? No, w tej wersji ala przedpremierowej dałem 180 zł. Ala przedpremierowej miał być dzień przed premierą, niestety w dzień premiery był dopiero możliwy do zakupienia. No fakt, no to był fail. Sam muszę zobaczyć, jak to wygląda, jak to na nagraniu wyszło. Kochany Resident Evil, a Resident Evil 2 oryginalny lepszy, tam się srało po gaciach. Ten daje radę. No, ale mi się ten podoba. No ja nie pamiętam już, kurczę, ja to tam nawet nie przeszedłem tej podstawki Resident Evil z 98, bo wiecie, ja to wtedy nie miałem tego tej konsoli. Ja pożyczyłem od znajomego i to wyglądało tak, że on mi dosłownie na 2 tygodnie pożyczył, nie? I to nawet nie zdążyłem się za bardzo rozegrać w tym tytule, ale to słuchajcie, takie dawne czasy były. Ten daje radę, bo kolega pyta. Za bardzo się zjarał. Ciekawe, pewnie o mnie mówicie. O mnie Darek mówi, że się zjarałem. Dobra, tak czy siak. O, dobra, no to teraz co? Tutaj nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, ta pralnia jest zamknięta. Także może wykombinujmy inną strategię. Może się wróćmy, co? Co nam to da? Najlepiej przejść przez hol. Ojejku. Przerąbane. Bo kolega pyta za bardzo się, że. Nie, nie. Dobra. Spoko, Darku, spoko. Nie było tematu. Dobra. Wychodzimy. Nie ma co. Za dużo pieprza, a za mało robię. Wychodzę i na lewo. Słyszę te gnoje. Nie, tu panowie nie ma. Tego wielkiego zjeba też nie na razie. Pamiętaj, mam kompendium wiedzy o Resident Evil 1, 2, 3. Brat MTA mnie tam często. Brat pyta mnie tam często, a ja tak, a tam był liker, biuro like. Brat ubił jakiego lacza dostałem. Aha, no nieźle. No nieźle. No ja jeszcze ani razu nie ubiłem żadnego. Starałem się jednego ubić, kurczę, ale on mnie miał na strzał dosłownie. Ja miałem cały pasek zdrowia, on mi wypizgnął. I po prostu zanim ja wycelowałem do niego, to on mnie załatwił, nie? Skamlałem. Dobra.
Ogarnijmy, gdzie ja mogę iść. Do holu. Tutaj jest ta zagadka, ale nie wiem, czy damy radę ją ogarnąć. Na życie ten wielki tu chodzi. Przeładuj. Może mi się uda. Szybciej, stary. Nie uda mi się. On tu już idzie. On tu kurwa idzie. No, Leon, zepnij po ślady, stary. Zaraz będziemy obydwaj na ławce w parku i to w niebie. Która strona? Dobra, może go wymanewruję. Dobra, mi widzi mnie. Spadajmy, jak on szybko idzie. A spróbuję go wymanewrować. Kurwa, chciałem wyjść tak jak mi Piotrek radził, niestety mi nie wyszło. Jestem w potrzasku. Ja! Jakim cudem nie trafił, dobra. Uciekajmy. Ale mi wspizgał. Nie mam szans, kurczę, żeby tu przejść. O kurwa, włazi przez drabinę. Pierdolony luj. Nie, muszę coś wykombinować, żeby się go tutaj pozbyć. Kurwa mać. Na lewo nie idę, pierdolę. Przez główny hol. Dobra, teraz tutaj. Musimy go jakoś wymanewrować. Może poczekam tutaj na niego. Chyba teraz ten pedał będzie mi tu. Marvin. Oh no. Damn it. Gdzie on jest? Dobra, chodź. Chodź tutaj, to może spróbujemy go jakoś. To muszę tam iść na górę. No innej opcji tutaj nie ma. Nie szczaił się, że tu jestem. Teraz idzie. No nie wierzę. Padamy. Fuck. Dobrze, że chociaż ten granat mi pomógł. O, jest za mną. On jest kurwa za mną. Nie, no i wymanewruję go. Nie wiem, gdzie go nawet zgubić teraz. Żeby mi trochę więcej czasu dał. Żeby tą zagadką mógł pobawić. Ja mogę chyba przejść. A może przejdę? Przejdę. Kurwa, mogę przejść tutaj od razu. Pamiętajmy tutaj o tym zombiaku. Dobra. Nie ma czasu, użyj. Dobra, spadamy. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra. Sprawdź mapę. Kurwa, wieża zegarowa. Pominąłem. Muszę go znowu zgubić. Ja pierdzielę. Nie ma amunicji.
Dobra, spadaj stąd. Dobra, może uda mi się jakoś go zgubić. Nie, Magnum to w ogóle schowaj. Dawaj pistolet. Ja pierdykam, dobra, no staramy się jakoś go wymanewrować i może tutaj teraz wrócimy. Jezus kochany. Coś niesamowitego, po prostu powiem wam szczerze, no coś niesamowitego. Musi sobie zrobić to idealnie. Czekaj, bo tutaj trochę winę skłamałem. Każdy Resident Evil ukończył na 100%. Darek, ja Residenta przeszedłem 2, 3, 4, 5, 6. Aha, czyli Darek też jest wielkim fanem, widzę. Nawet nie wiedziałem, powiem szczerze, panie Darku. Piotrek, na drabinie wejdź, nie tknie cię. Ale on może wejść na drabinę, stary. Musi zrobić to idealnie. Nie jestem w stanie ci wytłumaczyć, jak on ma zamachy. Ty wchodzisz, ale shotgun, ty i Lako serio? Ale shotguna ty i kolano serio? I z pistolet w kolano i shotgun w głowę. Pistoletu w kolano, a shotgun w głowę. Kolano. Ale cię goni. Damian, zabili go, a on uciekł. Dokładnie, coś w tym jest, że udało mi się uciec. Winry, nie idzie go zabić. No właśnie. Odłuba na konsola grałem. No właśnie, dobra. Zaczynamy wasze komentarze. Teraz się skupmy na dalszej ucieczce. Uważam, że trochę się wyleczyłem. Nie jestem na strzał, to jest najważniejsze. Ale jakby się dało wymanewrować tego pedała i tam szybko wejść na górę, na spokojnie. Do tej zegarowni. To może by było dobrze. Dobra, tutaj przejdź. Chyba, że ja sobie tutaj zapiszę, słuchajcie, grę na szybko. Kurwa, nie. Pierdalam, nie zapisuję. Idę od razu tam na górę. Albo zapiszmy. O, duba na konsola. Grałem Winry Resident Classic. Piotrek, ja jak wyjdzie Resident Evil 3 i Nemesis, wtedy będę srał po siebie. Pod siebie. Oj, jak już, a jak ja odpalę na najcięższym poziomie trudności, to będę miał to samo. Dobra, panowie. Ja zapisuję. Może ryzykuję, może nie. Ale to zły pomysł nie jest. Nie! Nie zapisuję. Pierdziele. Już mnie namierzył gnój. Oj kurna jego mać, dobra, w drugą mańkę. To zawsze musi łazić wtedy w tą stronę co ja. W ogóle jaka muzyka tu się odpala. Teraz dobra na schody. Tam na lewo. Dobra, spadam. Ale on tak mnie goni. Jezus, normalnie czuję się jak w tych cholernych kreskówkach. Na górę, na górę, na górę, na górę. To jest jakaś makabra. Dzisiejszy materiał to jest jeden z naprawdę, naprawdę ekscytujących. Dawno nie miałem takich emocji w tym materiale. Spierdalaj. Chyba tu są drzwi. Chyba. Dobra, co tutaj mamy? Plan naprawy. Miejsce. Posterunek policji, wieża zegarowa po stronie zachodniej. Ze względu... północ, południe, wschód. Ze względu na zabytkowy charakter dzwonu do naprawy wzywam specjalistę. Omówimy sprawę na miejscu, ale w międzyczasie podejmę działania zmierzające do zabezpieczenia dzwonu ze względu na ryzyko uszkodzenia mocowania. I to wszystko. Darek, remaster 3 Nemesis. No, remaster. Ja się powiem szczerze, że jeżeli by Resident Evil 3 remaster wyszedł,
Ten Nemesis to była moja ulubiona gra. A wiecie czemu? Bo ja ogólnie lubię tą Jill Redfield, a ona jest właśnie główną bohaterką trzeciej części. Ja po prostu uwielbiam tą bohaterkę. Zapisz. No to już Piotrku za późno, już nie spojrzałem na ten. Ale nie zdążyłbym nawet zapisać, bo mnie gnój namierzył. O kurwa. Ale to zjebałem. Ciekawe, czy tutaj jest jakieś miejsce do tego. No to zajebiście. Niby tak pięknie szło, a tak. Niby tak blisko, a tak daleko. Nie wziąłem tej korby. O Jezus. No dobra, jak to mówią, mądry Polak po szkodzie. Mądry Polak po szkodzie. I teraz ciekawe, jak mam teraz to ogarnąć, żeby go wymanewrować. Tu jest jakieś przejście. W ogóle nie pamiętam tego przejścia. Kurwa, słyszę tego luja tu gdzieś. W ogóle to gdzie ja jestem? O kurwa, czy to jest ślepy zaułek? Proch strzelniczy, duża ilość. Uch, kurde, ale przysypali. No i co, jak teraz sobie z tym połączę pewnie? O kurna, jaki rozsyp amunicji. O, i znajdźka. Dobra. Powiem szczerze, panowie i panie. Znaczy, panowie i państwo, że tak pięknie szło, a my musimy się wrócić jeszcze do skrzyni. Jakiego ja mam pecha. Nie czaję. No, Piotrek mówi, że szarpałby Jill jak Rek Siosienkę. Przynajmniej tak zrozumiałem. Kurwa mać. Ja bym się może skupił na grze, a nie na pierdołach. Tylko mi pierdoły w głowie. Ja zrozumiałem. Darek, Piotrek 4, piszesz szyframi. Ale też szyfry łatwo idzie roz ten. Dobra, ja muszę tego kretyna znowu iść. Jezus. Dobra, spróbuję go jakoś wymanewrować. No, tak czy siak chyba nie jestem na strzał i mam granaty. Także może. Może go jakoś ogarniemy, tylko ja muszę teraz zapamiętać, jak stąd wyjść. Teraz na lewo. Do tego pomieszczenia. Dobra. Słyszę gnoja, ale nie wiem gdzie jest. Niepotrzebnie. O kurwa. Ślepy załegnie drzwi. Panie w tą mańkę, schodzimy drabiną. Chyba jest na górze. Jest na górze. Dobrze, że nie zeszłem. Dobra, naokoło. Chyba. Nie, on idzie naokoło. No chodź tu, Flejo. Dobra, to my schodami, dobra. Ja pierdykam, co za emocje. Muszę dojść do skrzyni. Tutaj. O nie, nie tutaj. Dobra, omijmy zombiaka. Musimy szybko dojść do skrzyni. Nie w tą mańkę. Czemu ja się tu zawsze mylę? Dobra, szybko do skrzyni. Uważajmy na tego gliniarza, który się zamieni w zombiaka. Szybko do skrzyni. Dobra. Magnum mi na razie nie jest potrzebne. Nie. Dobra, Magnum na razie zachowamy. Dobra. To weź tu. Przechowaj. Nie, przechowaj nie. Wyjmij to. Dawaj tą amunicję do Magnum. Na wszelki wielki. I dawaj tą kotwicę całą. Kurwa, idzie tutaj. Dobra, to my na górę. Tą do rondo. Może uda nam się to ogarnąć.
Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Dobra, szybciej. Rabinom. Rabina, szybko, szybko, żeby nas nie złapał tamten. Mam drobną przewagę nad tamtym gnojem. Dobra, zanim mu się przytośta na drabinę. Spadaj, spadaj. Dobra, może to ogarniemy jakoś. Na górę. Dobra, dawaj to tutaj. Użyj. O. Teoretycznie mogłem grę zapisać. Ale chust. Chyba teraz użyj. No co jest, kurwa? A nie, dobra. Tak muszę być na górę i tak. Dobra, ja na wszelki wielki idę na górę, zamiast... Kto wie, czy on czasami tutaj nie przylezie. Albo i nie. A tutaj są schody, czy... Gdzie to się odpaliło? Coś zrobiłem, ale nie wiem konkretnie co. Bo tutaj nic nie zrobię ogólnie, teoretycznie. Jeszcze brakuje jakiejś korby. Co tutaj jest? Przejść, dobra. Okej. Chyba gnój tu nie wejdzie. Dobra, tutaj mamy ten mały tryb. Dobra, tego nie będziemy tu robić. Dobra, to jest zagadka typowa. Dobra, zejdźmy teraz na dół. Ojejku. Aczkolwiek strzelanki typu Battlefield to chyba lepiej na klawiaturze się gra. Ale powiem ci, są weterani, którzy wolą Battlefielda na tym Darku na padzie. Są takich, nawet takich znam, słuchaj. Jedną mam taką osobę. Wszystko tylko na padzie, na kurwiać. Strzelanka, kurwa, czy ten cały, jak się nazywa te gry, Battle Royale za darmo. To taka w takim animowym, taka strzelanka z trzeciej osoby. To nawet to ciara, słuchajcie, na padzie. Dobra, użyj tego tutaj. Dobra, i teraz co się stało? Czy może winda chodzi? Kurwa, cały czas słychać tego gościa, nie? Cały czas. To znaczy, nie lubię Fortnite'a. No ja też nie lubię Fortnite'a właśnie. O Fortnite'a mi chodzi. Nie pierdol, grasz Resident Evil. Dla dzieci, no właśnie. No właśnie, ja teraz Residenta. Dokładnie. Skupię się na tym, co mamy tu robić. Dobra, to chyba winda teraz działa. Albo i nie. To chyba nie jest takie łatwe, jak mi się zdawało. Szczerze mówiąc, to teraz nie wiem, co wykombinować. Tu czegoś nam jeszcze brakuje. A chyba, że... Jakbyśmy to zdjęli, bo to nie chodzi. Mieścili to tam. Nie, tutaj nie. Na górę może. Dokładnie. Umieśćmy to na górę. Czy ja cały czas, jak słyszę tego gościa wielkiego, ja cały czas mi się wydaje, że on tutaj wchodzi, nie? Jest taki chujowy odgłos przez tą windę. Dobra, i to umieść tutaj na górę. Użyj. Dobra, ruszyło w końcu. Teraz ta winda będzie chodzić. Ej. Thank you.
Jak ten wielki tego nie usłyszał, to ja jestem kurwa debil, nie? Coś wyleciało. O, dobra, zobaczmy co to jest. Gdzie to w ogóle spadło? Tam chyba. Daj. Co tutaj mamy? Część elektroniczna w pudełku. Okej. Pokaż co tutaj jest. Dla dzieci. Próbowałem na PS4. Mam nawet, ale tylko grają łebki od siostry Winryl. Resident Evil potęga, dokładnie, też się zgadzam, Resident Evil rządzi. Ale Fortnite idzie grać na klawisze i mysz na PS4 w podzielone serwery. Pamiętam jak nic gościu Snake Hate dostał ode mnie, a ja na padzie. Snajpy. Darek zaraz przez ścianę wypadnie. Chodzi ci o tego potwora, który tam łazi cały czas. Dobra, obejrzyj. Co my tutaj mamy teraz? Część elektroniczna. Kurczę, ja nie pamiętam gdzie ta część się, gdzie tą część się kładzie po prostu. O. Obejrzyj, no. Specjalna część do panelu zasilającego. Jeszcze tego panelu nie odkryłem, gdzie on jest. Powiem szczerze. Uzyskaj kartę magnetyczną od garażu. Uzyskaj kartę magnetyczną od garażu. Ciekawe. Tu jest jakiś wykrzyknik. To wie, czasami nie musimy wejść tymi drzwiami. Tutaj i tutaj. Zamek tarczowy. To wie, mamy jeszcze to zdjęcie z tym kluczem. Tak czy siak i tak bym musiał kurwa grę zapisać, ale... może nie jest to dobry pomysł. Zaraz przez Piotrek. Ja wam, ale chuj będę i nie powiem. ten Darek. Peter, to szacun, bo na klawiaturze gość są pojebani na Fortnite. No, to prawda, to prawda. Kurczę, teraz myślę, jakby to ogarnąć. Albo się wracamy i zapisujemy grę. Ale weźcie się, stresujcie później na tego frajera. Ale tutaj nie przejdziemy, bo tu jest ściana. Musimy wyjść. Nie ma innej opcji. Musimy wyjść i jakoś się tam dostać. Zachodni magazyn. To tutaj przez te drzwi. Kurczę, nie wiem. Ja bym wolał jednak zapisać tą grę. Tylko zapiszemy grę i... było z głowy. Ja bym już kończył live'a.